Witamina C i ja? No oczywiście, że nie mogło być inaczej. Nie wiem, ile razy ja już to powtarzałam, ile razy o tym mówiłam, ale jeśli podejmujemy temat witaminy C, no to przecież ja muszę w tym temacie być. No jakby było inaczej? Witamina C gości w mojej pielęgnacji od wielu, wielu lat. Testuję i sprawdzam regularnie wszystkie kosmetyki, które pojawiają się z witaminą C i mają ciekawe składy i tak dalej. Więc słuchajcie, kiedy ja usłyszałam, że no właśnie, jakieś takie hasło witamina C premium i do tego pojawiła się jedna z moich ulubionych polskich marek kosmetycznych, która stosuje innowacyjną technologię, świetne składy, którą uwielbiam od lat i nie zawiodłam się na żadnym kosmetyku, który przetestowałam, to stwierdziłam, no muszę, bo się uduszę. To może jeszcze raz się z Wami przywitam. Dzień dobry w nowym filmiku. Tak, dzisiaj będziemy sobie rozmawiać o naszej polskiej marce Yonel i oczywiście najnowszej serii Lumifusion, która pojawiła się jakiś czas temu w sprzedaży. Na początku były to 3 produkty, czyli 2 kremy plus peeling, a ostatnio też pojawiły się nowości, czyli maska booster, serum z witaminą C i tak dalej, fajnym składem, no i oczywiście krem z filtrem. Seria Lumifusion, czyli seria, która ma bardzo fajne składniki aktywne, jest skierowana do osób posiadających skórę dojrzałą, do osób, które borykają się z przebarwieniami i tutaj mówimy o przebarwieniach posłonecznych, ale również przebarwieniach potrądzikowych i do osób, które chcą zapobiegać takim przebarwieniom. Do osób, które mają skórę zmęczoną, na przykład po zimie, mamy idealny czas, żeby tę serię wprowadzić do naszej pielęgnacji, chcą wyrównać kolory, chcą skórę rozjaśnić, nadać jej pięknego blasku, żeby wyglądała na zdrową, świeżą, żeby pozbyć się tego zmęczenia, tej szarości. Dla osób, które chcą działać przeciwstarzeniowo, przeciwrodnikowo, anti-aging, ujędrniająco i nie tylko. Dla osób, które posiadają skórę naczynkową i właśnie takich substancji aktywnych potrzebują, które znajdują się właśnie w tych kosmetykach. Ale także, jak wszystkie kosmetyki marki Yonel, dla osób, które posiadają skórę wrażliwą. Seria Lumifusion to kosmetyki, które są tak stworzone, by aktywnie działać przez cały rok i spokojnie możemy je stosować przez cały rok, ale możemy je też świetnie ze sobą łączyć, wprowadzać wszystkie do naszej pielęgnacji, bo ich składy i formuły są tak skomponowane, że nie będą ze sobą, wiecie, jakoś dziwnie działały. Czyli czasami mnie pytacie o to, czy ja mogę zakupić sobie wszystkie produkty z tej serii i wszystkie naraz je stosować? No oczywiście, że tak, bo właśnie te substancje aktywne, te formuły, te połączenia składników aktywnych są tak stworzone, by wszystkie te kosmetyki stosować w odpowiedniej pielęgnacji. Ale oczywiście to też zależy od Waszego zasobu portfela i też od innych produktów, które stosujecie w swojej pielęgnacji, ale również od potrzeb Waszej skóry możecie wybrać 1, 2, 3 kosmetyki i super wprowadzić je do Waszej codziennej pielęgnacji. No dobrze Anita, ale tam mamy jakieś kwasy, mamy witaminę C, różne formy witaminy C i tak dalej. No czy ja mogę stosować latem? Oczywiście, że tak. Zwróćcie uwagę na to, że w serii wszystkie te kosmetyki, które tam się znajdują, są tak połączone, że możecie je, no właśnie, jeżeli stosujecie peeling 2 razy w tygodniu, wprowadźcie do codziennej pielęgnacji krem SPF z wysokim filtrem. Macie taki krem dostępny. Jeśli na przykład wolicie stosować tylko witaminę C, tutaj ten może krem na dzień, może krem na dzień i na noc. Rozwiązań macie tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tak jak wcześniej powiedziałam, mamy tutaj kilka produktów w tej serii. Mamy 2 kremy, przy czym jeden krem możecie stosować na noc i na wieczór i on ma lżejszą konsystencję. Mamy krem na noc, mamy serum z bardzo fajnym stężeniem substancji aktywnych, które również można stosować i wieczorem i rano. Mamy krem z SPF, który oczywiście stosujemy rano i w ciągu dnia go sobie dokładamy, ale mamy również maskę booster. Co oznacza booster? No między innymi to, że ta maska jest takim świetnym początkiem i wzmacnia, oprócz swojego działania, złuszczania, rozświetlania i tak dalej, wzmacnia również, potęguje działanie substancji aktywnych, które później będą na skórę nakładane.
Ale zapytacie mnie, Anita, ale co takiego jest fajnego w tych kosmetykach, że ty się tak tą serią zachwycasz oprócz tej witaminy C? No właśnie między innymi to, że marka Yonel zastosowała zaawansowane, stabilne formy witaminy C, połączyła je z superoksydantami, czyli substancjami, które między innymi będą wymiatały wolne rodniki, które jak wiemy przyspieszają proces starzenia, ale też dodała inne substancje aktywne i stworzyła koktajl, tak niesamowity koktajl, bombę substancji aktywnych, które właśnie będą działały aktywnie na naszą skórę, czyli będą działały na te przebarwienia, na rozjaśnienie, na rozświetlenie, poprawę kolorytu, przeciwzmarszczkowo, przeciwstarzeniowo, odbudowująco. Wow! Tak jak powiedziałam, mamy te zaawansowane formy witaminy C, ale nie tylko, bo mamy między innymi resweratrol, który jest też genialną substancją aktywną i uwaga, ten resweratrol został zamknięty w nanodyskach, przez co też głębiej dostaje się do wnętrza naszej skóry i jeszcze aktywniej działa. Kto zna markę Yonel, ten doskonale wie, że właśnie w produktach marki znajdziemy te nanodyski, czyli tę innowacyjną technologię, która sprawia, że substancje aktywne głębiej działają na naszą skórę. Bo oczywiście, jeżeli rozmawiamy o witaminie C i o jej różnych formach, to wiemy, że one mogą działać na różnych powierzchniach naszej skóry, ale też pewne formy mogą głębiej wnikać do wnętrza naszej skóry i aktywniej działać. Większość substancji aktywnych raczej ma dosyć duże cząsteczki, więc będzie działać na tych powierzchniowych warstwach naszej skóry. Ale marka Yonel poszła o krok dalej, wyprzedziła wszystkie marki, które są dostępne gdzieś na naszym rynku, jeśli chodzi o marki polskie, i zastosowała właśnie te nanodyski, na których umieszcza albo w których umieszcza substancje aktywne i sprawia, że te substancje aktywne dostają się głębiej, czyli nie działają tylko i wyłącznie na te powierzchniowe warstwy naszej skóry, a jeśli działają głębiej, to też mamy gwarancję tego, że będzie lepsza skuteczność. Więc zobaczcie, nie dość, że mamy fajne substancje aktywne, to mamy technologię, która sprawia, że właśnie podbija się tę skuteczność działania kosmetyku. Czyli on nie będzie tylko działał gdzieś na tych powierzchniowych warstwach skóry, ale głębiej to, co jest nam właśnie potrzebne. Oprócz tych substancji, o których powiedziałam, czyli tych różnych zaawansowanych, stabilnych form witaminy C i resweratrolu, mamy jeszcze inne świetne substancje. Mamy między innymi peptydy, mamy kolagen, mamy niacynamid. I no jest tego naprawdę bardzo, bardzo dużo. I wszystkie te substancje są genialnie ze sobą połączone. I to jest taka bomba składników aktywnych, która właśnie nam jest potrzebna do tego, żeby skóra wyglądała pięknie, żeby była zdrowa, żeby była młoda, błyszcząca, rozświetlona, żeby działać na te przebarwienia, ale też chronić naszą skórę przed przebarwieniami, przed promieniowaniem słonecznym, przed działaniem wolnych rodników. Naprawdę super! Tak przy okazji muszę Wam powiedzieć, że dlaczego ja też tak bardzo lubię markę Yonel, bo Wy doskonale wiecie, że ja zwracam uwagę na wiele szczegółów, które nie każdy, może przeciętny klient będzie je dostrzegał, ale jeśli mam Wam polecać świetne marki, świetne kosmetyki, to muszą być one dopracowane w każdym calu. I Yonel właśnie taką marką jest. To nie są tanie kosmetyki, ale to nie jest tak, że płacicie za piękne opakowanie. Tutaj płacicie za jakość. Po pierwsze za jakość, czyli macie genialne substancje aktywne, fajnie ze sobą skomponowane, tak by skutecznie działać na naszą skórę, przynosić efekty i rezultaty, które będziemy widzieć. I za to między innymi płacimy. Oczywiście mamy piękne opakowania. Zwróćcie uwagę, jak świetnie jest skomponowana seria Lumifusion, bo mówimy tutaj o witaminie C premium i to, co nam przychodzi do głowy, to między innymi właśnie żółty kolor i te opakowania mają takie piękne żółte kolory, żółty odcień na kartonikach, więc tu mamy wszystko pięknie ze sobą dopracowane. Ale to nie wszystko, bo zapach, wow, zapach też idealnie łączy się z całą serią. On jest taki lekko cytrusowy, przypomina trochę owoce egzotyczne. W zależności od produktu będzie bardziej lub mniej intensywny. Na przykład w peelingu tam jest taki charakterystyczny zapach ze względu na połączenie pewnych składników, które się w nim znajdują, ale na przykład maska Booster ma taki zapach, że można by było ją zlizać ze skóry. Musicie mi zaufać i musicie mi uwierzyć.
wspaniały zapach. Ale to, co jest bardzo istotne, to to, że skoro są to kosmetyki zapachowe i są one skierowane również do skóry wrażliwej, to te zapachy nie są tak intensywne, że rozboli nas po nich głowa albo będą nam przeszkadzać. Produkty pięknie pachną, co umila oczywiście cały proces pielęgnacji, ale szybko te zapachy się ulatniają, nie są intensywne i nie będą nam przeszkadzać. Więc widzicie, kolejny taki plus, który łączy całą serię, ale patrzcie, nazwa, lumi, rozświetlenie, błysk, tutaj wszystko jest ze sobą pięknie skomponowane i to są właśnie te szczegóły, na które ja zwracam uwagę. Już odchodząc, abstrahując od samej technologii, którą stosuje marka Yonel, za którą my też między innymi płacimy, bo ta technologia daje nam skuteczność, a skuteczność to są efekty i to, czego oczekuje klient właśnie po kosmetykach. Pomyślałam sobie, że fajnie będzie przygotować dla Was takie porównanie różnych konsystencji, żeby też bliżej zapoznać Was z tymi kosmetykami. No i zobaczcie, na tym porównaniu widzicie między innymi serum. Serum, które ma bezbarwną, wodnistą konsystencję, bardzo fajnie pracuje na skórze, można je stosować w porannej i wieczornej pielęgnacji, opakowanie wyposażone w pipetkę, więc też bardzo higieniczne i bardzo fajne. Co dodam jeszcze? Ma taki bardzo delikatny, fajny zapach, absolutnie nie powoduje pieczenia, podrażnienia, nic takiego się nie dzieje. Natomiast uwaga, jeśli dopiero zaczynacie przygodę z witaminą C, zróbcie zawsze próbę, tak zwaną próbę uczuleniową, czyli sprawdźcie w jakimś miejscu na Waszej skórze, czy nie dochodzi do podrażnienia, nie dochodzi do pieczenia, bo mamy tutaj oczywiście wysokie stężenie substancji aktywnych, więc zawsze tak upominam Was o tym, że jeżeli dopiero wprowadzacie kosmetyki z witaminą C do Waszej pielęgnacji, to warto takie próby zrobić. Ale taka mała moja ciekawostka. Serum nakładamy oczywiście na całą twarz, natomiast jeżeli borykacie się z przebarwieniami potrądnikowymi, albo macie takie widoczne, bardzo mocne plamy przebarwieniowe, które chcecie zlikwidować, to zastosujcie serum w wieczornej pielęgnacji, nałóżcie je na całą skórę, odczekajcie chwilę, aż ono się wchłonie, a następnie w miejscach, na które chcecie jeszcze bardziej intensywnie podziałać, właśnie dołóżcie sobie delikatnie tego serum. Zobaczcie, jaki będzie świetny efekt. Okej, powiedziałam o konsystencji serum, które zamknięte jest właśnie w takiej buteleczce 30 ml, ale mamy również kolejny płynny produkt, czyli peeling. Peeling AHA, który ma taką, powiedziałabym, odrobinę gęstszą konsystencję niż samo serum, ale dosłownie odrobinę, natomiast ma też taką delikatną, żółto-pomarańczową barwę i pachnie specyficznie właśnie ze względu na to, jakie mamy tutaj zawarte te substancje aktywne. Peeling stosujemy w wieczornej pielęgnacji, oczywiście ze względu na to, że mamy te kwasy. I nakładamy go na 10-20 minut, później kosmywamy i możemy zastosować inne produkty z serii lub też inne kosmetyki, które posiadacie. Mamy również dwa kremy i te dwa kremy różnią się między sobą troszkę konsystencją. Krem na dzień i na noc ma lżejszą konsystencję, która bardzo szybko się fajnie wchłania, super pracuje na skórze, idealnie nadaje się pod makijaż, idealnie łączy się z filtrem, z serum, genialny. Natomiast krem na noc już ma odrobinę gęstszą konsystencję, ale też cudownie pracuje na skórze, też bardzo fajnie się wchłania. No oczywiście ta wchłanialność będzie też zależała od typu Waszej skóry, bo jeśli jest to skóra sucha, to krem będzie się szybciej wchłaniał. Jeśli jest to skóra mieszana, będzie stanowczo wolniej się wchłaniał. Natomiast dwa świetne produkty, co jest również fajne, jeśli macie na przykład tak jak ja skórę mieszaną, to u Was genialnie sprawdzi się ten krem na dzień i na noc. Do stosowania na przykład w połączeniu z serum albo też samodzielnie. Natomiast jeśli macie skórę suchą, no to wtedy warto postawić na ten taki gęstszy krem w wieczornej pielęgnacji, chociaż uważam, że ten krem również genialnie sprawdza się podczas różnego rodzaju kuracji, które przeprowadzacie na przykład w okresie zimowym. No i zostały nam takie dwa oto produkty w tubkach. Mamy maskę booster, o której już powiedziałam nieco wcześniej. Maska, która ma fajną taką żółto-pomarańczową konsystencję, żelową, rozprowadza się fantastycznie na skórze. Ona nie wnika całkowicie w naszą skórę, więc też trzeba ją zmyć.
ale super na tej skórze pracuje, ten zapach umila całą konsystencję, opakowanie genialne, bo wyposażone w pompkę, więc absolutnie nic tutaj nie mieszamy paluszkiem i tak dalej. A jeszcze przy okazji chciałam Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o kremy, które są w słoiczkach, to w opakowaniach, w tych kartonikach zawsze znajdziecie szpatułkę. Zwróćcie na to uwagę, jak będziecie otwierać sobie te opakowania, żeby je nie przeoczyć. To też taka moja mała wskazówka. Natomiast 6 miesięcy przydatności, spokojnie zużyjecie ją szybciej. A jeśli chodzi o krem z filtrem, to tutaj mamy również 6 miesięcy przydatności, pojemność 50 ml, bardzo podobne opakowanie, krem, który ma taką białą, fajną konsystencję, super się rozprowadza na skórze, można go spokojnie stosować również w porannej pielęgnacji jako samodzielny krem, ze względu na to, jakie mamy tutaj zawarte substancje aktywne, i na przykład połączyć go z serum. Wtedy już w ogóle mamy fajną bombę antyoksydantów, które będą chroniły nas między innymi przed promieniowaniem i przed tym zbyt szybkim starzeniem się naszej skóry, ale też właśnie między innymi przed powstawaniem przebarwień. Krem nakładamy na naszą skórę, rozsmarowujemy, on daje taki piękny, delikatny glow, taki perłowy, ale co jest bardzo istotne, nie zostawia żadnej lepkiej warstwy, nie czujecie żadnej tłustości i genialnie sprawdza się pod każdy podkład. Przetestowałam naprawdę z różnymi i uważam, że jest świetny. Kiedy zaczęłam pokazywać wam te produkty, dostałam też bardzo dużo i dostaję cały czas od Was bardzo dużo pytań. No bo tak, wiemy o tym, że marka Ionel kieruje swoje kosmetyki głównie do skór dojrzałych, ale czy te produkty z tej serii mogą stosować również osoby młodsze, takie, które już widzą u siebie przebarwienia, które chciałyby działać właśnie tak przeciwzmarszczkowo, przeciwstarzeniowo, które potrzebują tego rozświetlenia? No oczywiście, że tak. Tutaj mamy naprawdę świetną bombę składników aktywnych, ale ona jest też tak skomponowana, że nawet młodsze skóry, jeśli będą tego potrzebowały, to warto zwrócić uwagę na te kosmetyki, wybrać sobie z nich coś, co będzie Wam odpowiadało, albo też połączyć inne produkty w takie już kompleksowe, fajne działanie. Kiedy zaczynałam testować kosmetyki właśnie z tej serii Lumifusion i pojawiły się wtedy pierwsze 3 produkty, które otrzymałam w paczce PR-owej od marki, pierwszy produkt, po który ja osobiście sięgnęłam, to był właśnie krem na dzień i na noc. Testowałam go bardzo intensywnie, od razu przypadł mi do gustu i kiedy już zrobiłam denko, pokazałam je na moim Instagramie, to w ogóle dostałam bardzo dużo pytań i wiem też, że wiele osób mi zaufało, kupiło ten krem i jesteście zachwycone. Co bardzo mnie cieszy, ja już mam kolejne opakowanie. Natomiast przytoczę Wam taką anegdotkę, któregoś razu byłam na kawie z jedną z influencerek i rozmawiałyśmy sobie właśnie o tych nowych produktach, a ona do mnie mówi, wiesz co Anita, bo ja zaczęłam testować ten peeling AHA. I niby tam jest napisane, wiesz, że 10-20 minut i wiem, że się tak nie powinno robić, ale ja sobie przedłużam działanie i ja mam taką skórę po nim, to jest w ogóle taki efekt wow. I ja wtedy wróciłam do domu i pomyślałam, dobra, to ja muszę sprawdzić i muszę przetestować i zabrałam się za testowanie. Dzisiaj ten peeling pojawia się u mnie raz, dwa razy w tygodniu w pielęgnacji, ale ja też kocham. Kocham, już nie mówiąc o tym, że krem na noc już prawie do końca, słuchajcie, wygrzebałam. Sprawdzał się u mnie podczas stosowania retinolu. On cudownie skórę, tak jakby daje jej taką pompę odbudowy, nawilżenia i jędrności. Rano skóra wygląda pięknie, nie ma mowy o jakichś suchych skórkach, jakimś przesuszeniu, jakimś podrażnieniu, no po prostu nie. A teraz, kiedy pojawiły się te nowości w ofercie Ionel, które uzupełniają serię Lumifusion, ja w ogóle przepadłam. Kocham serum z witaminą C, od razu daje efekt wow. Filtr to jest w ogóle cudo. Już nie wspomnę o tym, że też dostaję głosy od innych osób, które testują te kosmetyki i mówią mi, że właśnie zakochały się w filtrze, jaki on daje efekt, jak się później wykonuje makijaż na takim filtrze, jak w ogóle skóra pracuje przez cały dzień. No i mamy maskę, maska, która jest po prostu obłędna i szczerze mogłabym ją codziennie stosować w tej mojej wieczornej pielęgnacji, bo po zmyciu skóry
skóry, ten efekt, który jest na tej skórze, jest po prostu cudowny. Nawet ostatnio ktoś mi się zapytał: Anita, jaki ty podkład stosujesz, że twoja skóra jest tak rozświetlona? A to nie jest kwestia podkładu, tylko jest kwestia odpowiedniego doboru pielęgnacji, kosmetyków pielęgnacyjnych, już nie mówiąc o tym, że między innymi w mojej codziennej pielęgnacji pojawił się ten filtr, który daje właśnie taki piękny glow na skórze i powiedziałabym, że może nie tyle przebija pod podkładem, bo ja zawsze staram się nakładać odrobinę tego podkładu na moją skórę, żeby tylko wyrównać delikatnie koloryt, ale to połączenie podkładu właśnie z tym filtrem, ja jestem zakochana. Musicie mi uwierzyć na słowo, że ja o kosmetykach serii LumiFusion mogłabym gadać tutaj godzinami. Nie chcę Was zanudzać i przedłużać też tego filmu, ponieważ regularnie teraz na moim Instagramie pokazuję Wam te kosmetyki. I na pewno na moim blogu znajdą się ich obszerne recenzje, całe analizy składów itd. Ale musicie mi uwierzyć, no bo komu? Ja te kosmetyki testuję. Kocham Yonel już od wielu, wielu lat i dostaję nawet od Was taki feedback gdzieś tam w komentarzach, że cieszycie się, że pokazuję te kosmetyki, bo Wy też je stosujecie i też bardzo lubicie i cieszy Was to ogromnie, że mamy taką markę, naszą polską markę na naszym rynku, która ma tak genialne kosmetyki. Polecam Wam zapoznać się właśnie z produktami serii LumiFusion. W opisie do dzisiejszego filmu zostawię Wam linki do wszystkich produktów, o których Wam dzisiaj wspominałam. Zerknijcie sobie koniecznie na stronę, wejdźcie sobie na Instagram marki Yonel, gdzie pojawiają się cały czas aktualnie różne publikacje dotyczące różnych produktów i tych wcześniejszych, i tych najnowszych, więc warto śledzić markę. Warto sprawdzać nowe promocje, które gdzieś tam co jakiś czas się pojawiają i zaufać marce Yonel, bo ona jest skierowana przede wszystkim do świadomych kobiet, ale ja uważam, że również do świadomych mężczyzn, bo te kosmetyki są naprawdę wow. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejszą obecność. Jak widzicie, przyszła do mnie również pipeta, która się zainteresowała, co się tutaj dzisiaj dzieje. Żegnam się z Wami, widzimy się w kolejnym filmiku. Dajcie znać w komentarzach, czy znacie już te kosmetyki, czy któryś Was wyjątkowo zaintrygował i chcecie go poznać. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii.